Cześć. Nadszedł dzień dzisiejszy. W ramach kolejnej części rozważań na temat Elden Ringa postanowiłem, że nastał moment, w którym muszę nagrać ten film. W tym filmie próbuję przedstawić moje wnioski po 20 latach grania w gry komputerowe. To będzie właściwie mój manifest dotyczący tego, co uważam za główny powód, dla którego przez ostatnie 20 lat jestem uzależniony od gier komputerowych. Ale jestem wysoko funkcjonujący nałogowcem, więc wszystko jest okej. W tym filmie poruszę tematy, które uważam za absolutnie fundamentalne. Większość z tych rzeczy podejrzewam, że wiele osób czuje tak instynktownie, a jednak jest trochę inaczej, jak powie się je na głos i zaafirmuje się ich istnienie. No bo tak zwykle działają te najbardziej proste, fundamentalne zasady, które po usłyszeniu ich wydają się być oczywiste, ale dojście do świadomości, że one istnieją, już niekoniecznie jest proste. W ogóle polecam podczas oglądania tego filmu pauzowanie w niektórych momentach i przetrawienie tego, co powiem, bo to ułatwi wam zastanowienie się nad tym, czy zgadzacie się z tym, co mówię, czy pieprzę po prostu jakieś głupoty. I jeszcze zaznaczam, że jeżeli będę mówił tutaj o Dark Souls, to mam na myśli wszystkie gry pomiędzy Dark Souls 1 i Dark Souls 3, razem z Bloodborne, bo to jego też dotyczy. Myślałem nad tym długo i wydaje mi się, że najlepszym sposobem sprowadzenia tych rozważań na odpowiedni tor jest zadanie sobie pierwszego z fundamentalnych pytań, które postawię w tym filmie, które skieruje nas na odpowiednią drogę. Czy gry From Software są zdesignowane po to, żeby były ciężkie, czy są ciężkie przez to, jak są zdesignowane? Bo to nie jest to samo. No, różnica pomiędzy tymi dwoma rzeczami jest subtelna, ale ona definitywnie istnieje. Bo jedno z tych stwierdzeń znaczyłoby, że From Software dostosowuje swój design gry pod to, aby osiągnąć jakiś określony przez nich poziom trudności. Druga z tych rzeczy by znaczyła, że From Software wpadły na jakiś design, który uwierzyli na tyle, że umieścili go w swojej grze, nie patrząc na potencjalne problemy związane z tym, że te gry wtedy staną się zbyt trudne. To moim zdaniem ta decyzja jest pierwszym fundamentem tego, co te gry zrobiły z rynkiem gier komputerowych. No bo zadajmy sobie to pytanie, czy Dark Souls jest tak niesamowite, dlatego że to jest ciężka gra? Moim zdaniem nie. Dark Soulsy to nie są nawet fundamentalnie ciężkie gry. To design, który jest z nich stosowany, powoduje dla wielu ludzi problemy, które objawiają się jako ten poziom trudności. To stąd bierze się to, że grając w jedną z tych gier, potem następuje transakcja skilla pomiędzy nimi wszystkimi i gdy gramy w kolejną, to nie czujemy już tego poziomu trudności. Gdy po początkowych problemach zrozumiemy, o co chodzi w tych grach, to naprawdę percepcja tego, jak ta gra jest ciężka, spada, bo zaczynamy rozumieć podstawowe mechaniki tej gry. I to jest moim zdaniem jedno z podstawowych niezrozumień tej serii. Ja powiem to wprost. To nie poziom trudności jest warunkiem deterministycznym tego, czy dana gra jest dobra czy zła. To nie poziom trudności jest głównym elementem sukcesu tej serii. On jest elementem, ale on nie jest najważniejszy. No to co w takim razie z powodem tego, że te gry są tak dobre? Muzyka? Fabuła? Klimat? Lore? Mechaniki RPG? Struktura świata? To na pewno są ważne elementy, które składają się do całości. Ale to nie one są dla mnie tym sekretnym sosem. Czy nie ma innych gier, które robią niektóre z tych elementów dobrze, a i tak nie dają potem satysfakcji z gry? Czy fundamentem tej satysfakcji jest ten podstawowy trójkąt designu, który opisałem w filmie Dragon's Dogma 2? No, ten trójkąt jest na pewno ekstremalnie ważny, ale to też nie on determinuje, czy dana gra przechodzi tą transformację z gry, powiedzmy 7-8 na grę 9-10, że gra staje się naprawdę kultowa. On musi być w grze, żeby w ogóle była brana w tych zestawieniach pod uwagę, ale jest wiele gier, które go realizuje, a nie może być uznane za grę legendarną. Wielu ludzi mówi to, że fundamentem jest to uczucie stawania się lepszym, które jest powiązane z poziomem trudności i uczuciem progresji w tej grze. Że ta gra jest designowana tak, że czujemy, że jest sprawiedliwa. I to my w całości mamy wpływ na to, czy wygramy, czy przegramy walkę. I to uważam, że już jest bliżej fundamentalnej prawdy, ale moim zdaniem to i tak nie jest jeszcze źródło tej satysfakcji. Te elementy są efektem tego podstawowego źródła. No to jakie jest to źródło? Co jest źródłem tych wszystkich uczuć związanych z tą grą? Źródło jej poziomu trudności, satysfakcji, uczucia progresji, uczucia tej sprawiedliwości w czasie walki. Źródło tego, że można w te gry grać w nieskończoność. Musimy zadać sobie podstawowe pytanie, najprostsze z możliwych. Simplicity. Read Marcus Aurelius of each particular thing, ask what is it in itself? What is its nature? Jaka jest właściwie natura tych gier? Co się w nich robi? Te pytania można zadać o wiele szerszym kontekście i to nawet nie tylko o Dark Souls, ale też o innych grach komputerowych. I moim zdaniem odpowiedzi na wszystkie te pytania odnoszą się do tego samego wniosku. No bo co powoduje, że Dark Souls jest tak satysfakcjonujące? Co powoduje, że mam tak drastyczną reakcję na niektóre rzeczy, które zostały wprowadzone w Elden Ringu? Co powoduje, że pierwsza faza Godfreya albo Mog, a z drugiej strony boss tak jak Malenia, albo gorzej Elden Beast czy Malekith, powodują zupełnie inne odczucia? I wiecie co? Idźmy dalej. Co powoduje, że dany boss World of Warcraft jest uznawany za świetnego, a nie za źle zdesignowanego?
To powoduje, że Grinding Gear Games zdecydowało się na całkowicie inne podejście designu walki w Path of Exile 2, co powoduje, że jeden potwór w Monster Hunterze prawie doprowadza cię do wyrywania sobie włosów z głowy, a inny jest niesamowitą walką. To powoduje, że Doom Eternal na najcięższym poziomie trudności to najprawdopodobniej najlepszy single playerowy first person shooter w historii gier komputerowych. To powoduje, że DMC z nudnej naparzanki na niższych poziomach trudności zmienia się w tak zajebistą grę, gdy zaczynamy próbować wbijać S-rank na misjach na najwyższych poziomach trudności. Co powoduje, że gra taka jak Remnant zjada na śniadanie coś takiego jak Borderlands. Co powoduje, że jedna gra może być tak niesatysfakcjonująca jak Dragon's Dogma 2, a druga może być tak zajebista jak Sekiro, jak Sifu, albo ostatnio wydany Stellar Blade. To jest moja teoria, która dotyczy wszystkich tych gier. Odpowiadam na to podstawowe pytanie. Co tak naprawdę robi się w wszystkich tych grach? Atak i obrona. To jest najbardziej niskopoziomowa, fundamentalna rzecz, do której sprowadza się każda z gier komputerowych, które wymieniłem. Wszystkie gry akcji, RPG, MMOsy, hack and slashe, roguelike'i. Uważam, że odpowiednie dostrojenie tego elementu jest absolutnym kluczem designu, który decyduje o tym, że dana gra staje się w moich oczach ponadczasowa. No ale co mam na myśli przez to dostrojenie? Co zrobiły Soulsy, że tym dokonały tak ogromnej rewolucji w gamingu? To moim zdaniem trzy fundamentalne elementy, które gra musi robić, żeby była uznawana za świetną gameplayowo. Poszczególne z nich mają mniejszy lub większy wpływ na wszystkie gry, które nam wcześniej wymieniłem, ale to Dark Souls było pierwszą grą, która zrobiła wszystkie te trzy rzeczy naraz i uświadomiła szerszej publice i w ogóle deweloperom gier, że te rzeczy istnieją, jak one ważne są. Po pierwsze, to częstotliwość pomiędzy tym atakiem i obroną. To jest pierwsza fundamentalna rzecz, którą uważam za absolutnie konieczną, jeżeli chcemy stworzyć ponadczasową grę mającą jakikolwiek element walki. To jest różnica pomiędzy tym, jak długo mamy okazję do atakowania, a jak długo musimy się bronić. O co chodzi? Jeżeli nie musimy się bronić w walce, to dostajemy typową walkę z kukłą, jakie były powszechne we wczesnych latach World of Warcraft, występują w większości zupełnie nieprzemyślanych gier, gdzie możemy bez żadnego myślenia zaklikiwać przeciwników na śmierć, nie czując żadnego zagrożenia podczas walki. Tak samo, jeżeli jesteśmy zmuszeni się bronić za długo, dostajemy innego odczucia. Uczucia, że gra zmusza nas do niekończącego się unikania ataków przeciwnika, który może sobie robić po prostu co chce i bezkarnie nas atakować, i tylko czasami dostaje momenty, w których możemy się odegrać. Nie mamy wtedy uczucia, że zapracowaliśmy na to odegranie się, tylko że gra pozwoliła nam w końcu na to, żebyśmy mogli wykonać atak. W tej kategorii jest wiele walk z nowoczesnego designu bossów w World of Warcraft, Uber Awakeners, Path of Exile, gdzie musimy unikać bardzo długo zanim mamy opening, i niestety wolnymi krokami wpada w tą kategorię Elden Ring. Ale o tym jeszcze trochę później. To konieczność częstej zmiany pomiędzy atakiem i obroną jest tym, co powoduje, że grając mamy wrażenie, że rzeczywiście jesteśmy uczestnikami aktywnej walki. To jest rzecz, którą From Software wyciągnęło na sam front. Jest to robione za pomocą dodge rolla albo parowania w Sekiro, ale to odpowiednia częstotliwość wykonywania tych akcji z kluczem. Ta koncepcja jest niesamowicie prosta w swojej strukturze, ale jest też niesamowicie prosta do spartolenia w grze. To dlatego dodge roll, uniki albo parowanie, zwał jak zwał, jest skopiowane teraz do tak dużej ilości gier. To jest świetny tool, który pozwala na w wielu przypadkach automatyczne ustalanie tego odpowiedniego tempa pomiędzy atakami i obroną, które właśnie powoduje, że ta walka staje się tak interaktywna i satysfakcjonująca. Ale często jest używany bez zrozumienia, bo bardzo ważne jest, żeby nie popaść w żadną z tych krajności. Tak samo zbyt szybkie tempo zmiany pomiędzy atakiem i obroną też jest złe. Sekiro jest bardzo przyspieszone, ale jeszcze mieści się w granicach, które uważam za odpowiednie. Ale już na przykład taka gra jak Ninja Gaiden Black wychodzi za tym moim zdaniem za daleko, bo to tempo musi być odpowiednie i również jest zbyt przyspieszone, to też powoduje utratę tej satysfakcji z walki, bo gra zaczyna się zmieniać w taką spamerię atakiem i dodżem, że nie możemy w ogóle odczuć tego, że walczymy. I sam ten element jest ekstremalnie ważny i on sam, tak jak powiedziałem, jest stosowany w masie gier próbujących zainspirować się Soulsami, ale moim zdaniem bez zrozumienia dwóch pozostałych elementów, które są tak samo kluczowe jak ten pierwszy. Ale żeby wprowadzić w te kolejne dwa elementy, muszę zadać kolejne fundamentalne pytanie. Co właściwie robimy grając w grę? To też jest dosyć abstrakcyjne i subtelne pytanie, które ma wiele odpowiedzi. No, słuchamy muzyki, widzimy obraz tej gry, poznajemy fabułę, świat, grafikę, etc. Ale co jest tym elementem, który naprawdę istnieje w każdej grze? Czy to jest gra komputerowa, czy nawet planszówka? Jest to zbiór zasad, który opisuje daną grę, który kodyfikuje czynności związane z tą grą. A mnie jednym z najważniejszych elementów grania w grę jest możliwość poznania mechanik danej gry i wykorzystywania ich na własną korzyść. To jest dla mnie aktem grania w grę. Powiecie mi, czyli lubisz eksploitować? Tak, ale nie w klasycznym znaczeniu tego słowa, gdzie się mówi o wykorzystywaniu jakichś bugów. To wykorzystywanie tych elementów gier to jest podstawowa rzecz, którą robimy grając w grę.
wykorzystujemy po prostu jej zasady na własną korzyść. Wykorzystujemy na przykład mechaniki gry w Path of Exile do tworzenia buildów, albo wykorzystujemy tworzenie raid compów w WoWie, żeby dograć odpowiednio te klasy, albo wykorzystujemy mechaniki D&D w Baldur's Gate. To o takim rodzaju wykorzystywania, czy tam eksploitowania mechanik tutaj mówię. No tak, ale po co cały ten elaborat? Bo to jest kolejna z fundamentalnych rzeczy, którą moim zdaniem musi być robiona przez grę z elementami walki, która wprowadza rzeczy, które opisałem w tym pierwszym punkcie. Rzecz, którą gry From Software uważam, że robią do tej pory najlepiej z wszystkich gier komputerowych, jakie do tej pory istniały. No bo mając dobrze ustaloną częstotliwość ataku i obrony, co musimy dalej zrobić, żeby gameplay był zajebisty? Jak wziąć to na kolejny poziom? Wykorzystywanie mechanik dzieje się na poziomie akcji w grze, na poziomie ataku i obrony. To jest klucz do geniuszu walki w Soulsach. Bo dla mnie Dark Soulsy to nie są gry, w których mamy unikać ataków przeciwnika, aby po tym uniku poczekać na ten moment, gdzie możemy w końcu zaatakować. Dark Soulsy to gry, w których mamy unikać ataków przeciwnika, ale w taki sposób, aby stworzyć sobie samemu okazję do kontry. To jest cały sens walki w tych grach. To odpowiednie dostosowanie naszego gameplayu na poziomie akcji naszej postaci, aby wycisnąć ostatnie soki z tego, co możemy w tej grze zrobić. Bo jest fundamentalna różnica pomiędzy uniknięciem czegoś a skontrowaniem czegoś. Nie mówię o kontrze w kontekście pary, ale o skontrowaniu akcji przeciwnika. To też jest wprost zdecydowane przez to, jak designowane są bossy w danej grze, na podobnej korelacji, jak to w punkcie pierwszym opisywałem. Jeżeli boss jest za szybki, to nie mamy okazji do tego, aby go skontrować w taki sposób. Jeżeli jest za wolny, to te mechaniki w ogóle nie wchodzą w grę, bo nie ma żadnej różnicy pomiędzy unikiem a kontrą. To jest fundamentalny element, który decyduje o tym, czy dany boss jest dla mnie 10 na 10, czy 9 na 10, albo niżej. To jest element, który daje to uczucie sprawiedliwości, progresji, umiejętności w trakcie walki. To dlatego uważam, że na przykład Artorias albo Gael są generalnymi bossami. Oni nie mają najbardziej złożonych, czy tam skomplikowanych movesetów. Nie są tak samo szybcy jak bossy w innych grach. Dla wielu one nas nawet nie są, nie muszą być trudnymi bossami. Ale jedną rzecz robią świetnie. Pozwalają na wykorzystywanie mechanik gry do kontrowania w ten sposób ich ataków. To jest element, który jest dla mnie wymaganym, abym osiągnął maksimum satysfakcji z walki w grze. I trzecia rzecz, która jest zwiększeniem dwóch pozostałych, którą Soulsy zrobił jako pierwsze w historii gier komputerowych. Eksploitowanie mechanik gry na poziomie walki jest najlepszym sposobem na grę i pod to cała gra jest designowana. Jest całkiem możliwe, że Soulsy to nie są pierwsze gry, które w jakimś stopniu wykorzystywały te dwa poprzednie punkty, które tam wymieniłem. Ale Soulsy to naprawdę jest pierwsza gra w historii, która wykorzystywanie tych dwóch rzeczy postawiła w samym centrum rozgrywki. Całym sensem tych gier jest właśnie ta walka z odpowiednim tempem. Całym sensem optymalizacji naszego gameplayu i sposobu, w którym wykorzystujemy mechaniki RPG, jest skierowany do tego, żeby móc jak najefektywniej eksploitować mechaniki tej gry na poziomie walki. Cała gra jest możliwa do przejścia tylko na podstawie wykorzystywania tych mechanik walki. SL1 rany, rany bez upgrade'ów, to wszystko jest możliwe dzięki temu, że mechaniki ataku i obrony są w samym centrum designu tej gry i gra pozwala nam je wykorzystywać. I wykorzystywać je tak, żeby efektywnie pokonywać przeciwników. I to nie tylko pozwala nam je używać, tylko sugeruje nam, że to jest najlepszy sposób na grę. I właśnie te trzy dostrojenia to moim zdaniem sekretny sos, który wykorzystywał Miyazaki, żeby zbudować potęgę tej serii. I tym sposobem wpłynął na design większości gier komputerowych na dziesiątki następnych lat. Ale ja to naprawdę czuję, gdy gram w grę, która się inspiruje Soulsami, która wyszła tak w ostatnich 6-7 latach, które są designowane liniami inspirowanymi Soulsami, a nie innymi grami, które wcześniej były. Powtarzam, inspirowane Soulsami. Nie mówię tu o Souls-like'u. To stąd też u mnie bierze się to takie lekkie zamieszanie tych dwóch konceptów, bo moim zdaniem jest stosunkowo niewiele gier, które naprawdę wykorzystują formułę Souls-like, ale gier inspirowanych tym, co zrobiły Soulsy na tym poziomie, o którym mówiłem wcześniej, jest ogromna ilość. Design tych gier podświadomie wpłynął na cały rynek gier komputerowych, a już szczególnie mało jest gier, które w jakimkolwiek stopniu wykorzystują wszystkie te trzy koncepty naraz. W mojej historii grania w gry komputerowe trafiło na mniej niż 10 takich gier, które w ogóle mają ten element w jakimkolwiek ich momencie, a Soulsy w całości stawiają na te koncepty. To jest święty graal tej serii. I dlatego ta seria zmieniła historię gier komputerowych, bo tak zajebiście działa gameplay, gdy wszystkie te trzy elementy są użyte i są dobrze dostrojone. I tego szukam w każdej grze komputerowej, w którą gram. To są elementy, które powodują, że czuję większą satysfakcję w walki, na przykład z Artoriasem i Garen, niż czuję satysfakcję z walki z Malenią. To są elementy, które powodują,
że walki w WoWie, tak jak na przykład Sludge Fist, gdzie musimy cały czas unikać i atakować, gdzie optymalizujemy nasz movement, to na tych bossach cała gra nabiera sensu. To dlatego Nergigante w Monster Hunterze tak świetny boss. Otoczymy z nim ciągłą walkę, optymalizujemy nasze ataki. To jest właściwie bitwa bez przerwy na oddech. To dlatego Doom Eternal jest tak świetną grą. Cały czas zmusza nas do zmiany z ataku do obrony i do wykorzystywania tych mechanik jest kluczem do efektywnej walki w tej grze. To dlatego DMC dopiero nabiera sensu, gdy próbujemy S-rankować najcięższe misje. To wtedy musimy całkowicie skupić się na odpowiednim ataku i obronie, żeby nie utrzymać obrażeń i tracić tych punktów, które zbieramy. Wtedy musimy wykorzystać cały moveset naszej postaci, a nie bić potworów jak jakieś kukły. To dlatego Grinding in Games idzie w ten rodzaj designu, bo walka mająca te elementy staje się bardziej satysfakcjonująca, interaktywna, po prostu lepsza od tej spadowej z L1. To dlatego Remnant jest tak świetną grą, bo ta gra cały czas nakłada na ciebie to ciśnienie, żeby zmieniać się pomiędzy atakiem i obroną, czy to przez dodżowanie, czy przez przeładowanie broni. Musimy wchodzić w interakcję ciągłą z przeciwnikami, nie tylko strzelać jak w jakimś innym shooterach w Borderlandsie. To dlatego Dragon's Dogma 2 tak odrzuca, bo jest nieprzemyślanym klikerem. I to dlatego gry takie jak Sekiro, Sifu, Stellar Blade są tak zajebiste gameplayowo, bo trzymają się tych trzech zasad. I to dlatego tak reaguję na Elden Ringa. I nie dziwię się reakcji fanów tej gry na mój film. Ja w ogóle gorąco polecam obejrzenie sobie reakcji Tamae na moje poprzednie filmy o Elden Ringu. Ja rozumiem jego perspektywę i skąd ona się wzięła. Bo osoby, które mają pierwszą styczność z Eldenem jako Soulsami, są w dość specyficznej sytuacji. Z jednej strony poznają oni geniusz From Software, że w ogóle taka gra jak Elden Ring może istnieć na takim poziomie trudności, na takim skomplikowanym mechanik, przez co Elden imprintuje się im w głowie jako podstawowa forma tego typu gry. A zobaczcie, jak mocno Elden rysuje poza liniami tych rzeczy, które wcześniej opisałem. Czy Elden ma zawsze odpowiednie tempo pomiędzy atakiem i obroną? Nie. AOE ataki, przedłużone kombosy, anime flipy. W Eldenie na najcięższych bossach stosunkowo rzadko wchodzimy w tą klasyczną Dark Soulsową wymianę ciosów. Czy Elden pozwala na eksploitowanie tych mechanik w walce? Też nie zawsze. Podobnie jak wyżej, często tempo rozgrywki nie jest przystosowane do tego typu kontrowania. Jesteśmy już zmuszeni przez ten design bossu do wydłużonego dodżowania albo unikania wydłużonych AOE ataków, po których nie mamy okazji na od razu skontrowanie, że czujemy tą aktywną kontrę. Jedynym pinnacle bossem, który na to pozwala w tej grze, jest Mog i dlatego uważam go za najlepszego bossa w Eldenie, właśnie z tego powodu, bo możemy z nim wejść w tą regularną walkę i kontrować jego ataki. I czy to jest najbardziej efektywny sposób gry w Eldenie? Nie. Najbardziej efektywnym sposobem gry jest to defensywne granie. Z wszystkich tych powodów, które wymieniałem w poprzednich filmach. I powiem to jeszcze bardziej dosadnie. Tu nie chodzi o to, że się nie da, tylko to nie jest najlepszy sposób. Ja tu wykorzystam przykład Maleni. Możecie sobie popatrzeć, jak wygląda kill tego bossa przez tego gościa z tego mema Let me solo her. Bo jeżeli uważasz, że istnieje optymalny gameplay na tej grze, na tym bossie, to on na tysięcznym killu tego bossa, on musi go stosować. I popatrzcie, jak on walczy z tym bossem. To jest ten właśnie rodzaj gameplayu. Nie wykonujemy aktywnych kontr, nie mamy dobrze zbalansowanych okazji do ataku i obrony. Najlepszym sposobem na walkę jest czekanie na tą okazję, gdy ona wykona ten atak, który możemy bezpiecznie spanishować, bo tak decyduje animacja jej ataku, a nie to, że my sobie stworzyliśmy tą okazję. I najgorsza rzecz, czyli to pytanie, czy te elementy w Eldenie są dodane jako element rozwoju designu i to powoduje, że ta gra jest trudna? Czy te elementy są dodane po to, żeby ta gra była trudna? Niestety, moim zdaniem w wielu przypadkach jest to właśnie ten drugi wariant, gdzie czujemy, że gra robi coś tylko po to, żeby była trudniejsza niż powinna być, niż zasługuje na to w swoim designie walki z danym bossem. I to właśnie fani Elden Ringa mają ten imprint jak podstawę tego, czym i zdaniem te gry powinny być. I to powoduje taką reakcję na mój film. Bo gracz zaczynający Soulsa jak Eldena jest nauczony przez grę, że ma unikać ataki w oczekiwaniu na okazję do kontry. A gracz Soulsowy jest nauczony, że on sam unikiem sobie tworzy okazję do ataku. To nie jest to samo. Ta różnica naprawdę nie jest duża, ale ona jest fundamentalna. To ta różnica powoduje właśnie, że dla mnie Malenia spada z tego SSS tieru do A-B+. To ona powoduje moją frustrację z tą grą. Bo Elden nie wpisuje się w ramy tych trzech dostrojeń, przez co moim zdaniem ta gra nie jest tak dobra, jak mogła potencjalnie być. To nadal jest niesamowita gra, ale ja po prostu widzę, że po zmianie tych elementów to mogła być gra absolutnie legendarna i to mnie tak boli. I to też powoduje reakcję fanów Eldena na te moje stwierdzenia dotyczące np. Artoriasa i Gaela, gdzie widzę nawet czasami stwierdzenia, że to są właśnie proste, stare bossy, że się źle zestarzały. A to właśnie nie mechaniczna złożoność tego bossa, jakieś efekciarstwo, ładny obrazek powoduje na mnie, że ten boss jest dobry. To istnienie na tych walkach tych trzech dostrojeń, o których mówiłem, powoduje, że ten boss jest
jest legendarny. A te bossy w 100% wpisują się w te koncepty. Tak samo zapala mi się czerwona lampka, gdy słyszę stwierdzenie, że te bossy są tak stare, że można nawet sidestepować te ataki. Patrz, jakie to jest zestarzałe. Ludzie, dla mnie sidestepowanie ataków to jest najwyższa możliwa forma kontry ataku w tych grach, która świadczy o tym, że a, mamy takie zrozumienie walki, że nie musimy nadrolować danego ataku, bo unikamy go zwykłym movementem, i b, że gra jest designowana w taki sposób, że nam pozwala na zrobienie tego, że nie musimy wszystkiego rolować, tylko jeżeli jesteśmy wystarczająco dobrzy, to po prostu już sidestepujemy atak. Sidestep to jest esencja tego, czym dla mnie jest walka w Soulsach. No i to był mój manifest. To są rzeczy, których szukam od zawsze w walce w grach komputerowych. To one dają mi satysfakcję z grania i podejrzewam, że będę ich szukał przez kolejne 20 lat. Może za te 20 lat nagram kolejny film, w którym podważę wszystko, co powiedziałem w tym filmie, ale na tę chwilę nie widzę jakiejkolwiek szansy na to, żebym zmienił te podstawowe przekonania. Za każdym razem, gdy krytykuję coś w grze, to najprawdopodobniej będzie się to odnosiło właśnie do rzeczy skopanej z jednym z tych trzech elementów, bo to te elementy decydują o tym, że gra staje się dla mnie 10 na 10 i tym sposobem Dark Souls zmieniły historię game designu. To dlatego teraz dostajemy coś takiego jak Stellar Blade. Ta gra jest prost efektem tego, co zrobiły Soulsy. Dobra, już się nakrzyczałem, ale cholera dobrze się człowiek czuje, jak wyrzuci to z siebie. Jestem usatysfakcjonowany i to chyba tyle mam do powiedzenia na ten temat. Cześć.